Dzień dobry przy porannej kawce z kłaczkiem. Dziś 13 maja, poniedziałek. Dziś pokażę Wam scenki rodzinne, bardzo fajne, więc warto obejrzeć do końca. Zobaczycie, jak to przeszłam przez test białej rękawiczki. A tak bardzo dokładnie to test białych śpioszek. Ta młoda dama zdecydowała, że sprawdzi, czy aby u babci wszystkie zakamarki są bardzo dobrze wysprzątane. Ten test przeprowadziła z ogromnym zaangażowaniem, truptając, no to jeszcze nie truptanie, pełzając z jednej strony domu na drugi. Po drodze wypłoszyła wszystkie koty, tylko delfinka zdjęła jej, bo najodważniejsza z niej koteczka, zdjęła mojej wnusi skarpeteczkę, a wszystkie inne futrzaki pochowały się po domowych zakamarkach. Zostały jednak psy. Psy dla Letysi też są bardzo ciekawym zjawiskiem. Bardzo, bardzo ciekawym. Odkryła ten psi posążek, sprawdziła, że to nie rusza się, że to jest takie nieożywione zwierzątko, no to szybciutko udała się w psim kierunku. Ale jeszcze zerknęła, tak, sprawdziła, nie rusza się, nie rusza się, piesek, ale się nie rusza. Porównuje, czy aby dobrze jest ten piesek, czy dobrze ta rzeźba odzwierciedla psie kształty. No i teraz ruszyła. Patrzyłam na te jej białe wdzianko i zastanawiałam się, co ja powiem jej mamie, jak maleństwo z tatą wrócą do domu. No nie byłam tego taka pewna, czy ten test białych śpioszków to ja zdam, czy też nie zdam. Bo w domu, przy tylu zwierzakach, utrzymanie czystości, a ta kontrola jakości czystości nie była zapowiedziana. Gdyby była, to ojejku, całą noc bym te podłogi pucowała. A tak, no cóż, drogie babcie, nie znamy dnia ani godziny. Trzeba myć te podłogi tak na wszelki wypadek i mieć zawsze, zawsze wypucowane. Letysia idzie. A dokładnie pełza. Fakturka to jej psiak, z którym jest na co dzień, ale trufla to już ciekawostka. No tak właśnie, tak to się musiało skończyć. Nie obawiajcie się, nikt w tym spotkaniu nie ucierpiał. Pieluszka, tak, trufleńko. Pieluszka jest zmieniona, czyściutka, nie musisz zwracać na to uwagi. Tak to wygląda właśnie, jak niemowlę ma dosyć dużą swobodę, a w domu jest bardzo dużo różnych zwierzaków. Tata na wszelki wypadek jednak małego pełzacza zabrał. Nalewka tylko patrzy na mnie, jakby chciała powiedzieć tym swoim wzrokiem, no mamy, no ja wiem, że tego by nie wolno robić, że to maleństwo, że nie ruszamy, że się nie zbliżamy. Natomiast trufla, ech tam. Ona młodziutka, jeszcze głupiutka. I mały pełzacz zaczął dalej sprawdzać babcine podłogi. Koty zaciekawione jednak gdzieś tam się z tych domowych zakamarków wychylają. Do tej pory, gdy malutki człowieczek był nieruchomo, czyli był uziemiony gdzieś tam albo w swoim na dywanie, albo w wózeczku,
do sidełków, czymkolwiek, ale się nie poruszał, to można do niego było podchodzić, zaczepiać, przytulić się, nawet zasnąć, ale przy takim ruchliwym teraz ludzkim szczenięciu, które łapie za ogony, za uszy, za łapy, to lepiej trzymać się na odległość. I to dużą odległość. Nawet delfinka zniknęła. Gdzieś tam jest, ale daleko. Arabella zainteresowana, wpatrzona, ale na bezpieczną odległość. Na to wszystko zerka tata. I patrzy z niedowierzaniem, co toż jego córcia potrafi zrobić. I co to jeszcze jest przed nim. Tłumaczyłam synowi, że czas, kiedy było już spokojnie, ma za sobą. Teraz zacznie się ciekawe życie, kiedy taka maleńka istotka za moment już zacznie raczkować, wchodzić do każdego miejsca. Co na to, koty? Zobaczymy. Na razie tylko jedna Arabella jest w zasięgu mojego tutaj wzroku, inne przepadły. W tym koszyku też zwykle jakiś jeden, dwa albo i więcej kotów sobie leży, no ale w tych okolicznościach już ich tam nie ma. Natomiast Letycja pokazuje, że ona tam chyba jeszcze dziś nie zajrzy, ale już za tydzień, a za dwa to na pewno. Bo tam przecież były kotki, ale już ich nie ma. No gdzie one są? Och, tata jednak nie wytrzymał. I młodą damę z powrotem na dywanik kładzie. A moja ukochana wnusia jakby chciała powiedzieć, no babcia, nie jest tak źle. Ubranko całkiem czyste. W nosku mnie tylko trochę tam drapie, ale chyba było czysto. Mama krzyczeć nie będzie. Brawo, brawo babcia, rączki mam czyste. No kochani, zobaczcie, czy ja nie jestem najszczęśliwszą kobietą pod słońcem? W takich okolicznościach, z takim małym berbeciem, co mi więcej potrzeba do życia? Mam dokładnie wszystko, o czym każda dojrzała kobieta może sobie chyba zamarzyć. Tata schował się za mną i pokazuje Letycji, żeby zrobiła brawo, brawo babcia, jeszcze raz brawo. Kurczę, no słuchajcie, aż mi się głos łamie. Tak. Śliczne, piękne. Nie mogłam się nie oprzeć i wam się takimi moimi scenkami rodzinnymi, z takimi scenkami rodzinnymi. Ojejku, znowu się głos łamie. Nie będę nic wycinała. Miłego dnia, kochani.